No dobra, to czas na spowiedź. Dobra. Trzeba pogadać. My się znamy z Dominikiem od kilku lat. 3 lata będą. No i właśnie, 3 lata chyba też trwa ta przygoda z Younglerem. To prawda? Czy... Więcej. Więcej, ale pierwsze 2 lata, bo w przyszłym roku, w sumie za 3 miesiące, w lutym będzie 5-lecie. 5-lecie Younglera. Tak. Czyli a od początku była to twoja firma? No teoretycznie nie, no bo wiesz tak, miałem 15 lat. 15 lat, no to teraz nie mogę w ogóle zarobić firmę, tak? No to wiesz, to tak naprawdę moi rodzice, to jakby na nich to było jakby to wszystko... Ale było... ty tym zarządzałeś wszystkim? Tak. Czyli mając 15 lat założyłeś, można... założyłeś swoją pierwszą firmę. Jakoś wyszło, no. Nie, w sensie to jest strasznie imponujące, bo ja sobie próbuję przypomnieć, jestem tylko rok starszy od ciebie, próbuję sobie przypomnieć, co ja robiłem 6 lat temu. I to był chyba ten czas, kiedy jeszcze... Grałem w piłkę na tym, na... No ja właśnie musiałem wtedy właśnie pogodzić granie w piłkę. Tak? A dlaczego? Dlaczego moje... to wszystko? Wiesz co, nie wiem. Powiem ci, że siedziałem kiedyś... Bo to w ogóle śmieszna historia, bo siedziałem sobie z rodzicami, byłem tam na jakieś... Chyba ferie były. Tak, ferie były. Siedzieliśmy sobie na... Pamiętam w ogóle tą sytuację. Siedziałem sobie na łóżku i tak kminie myślę, jak tu kiedyś pieniądze zrobić? Tak wiesz, tak nie wiem czemu, w ogóle już nawet nie pamiętam, co tam było, ale kminie rozmawiałem z kumplem, rozmawiamy, nie? A może firma odzieżowa, nie? To tak zastanawiać, bo generalnie moi rodzice się zajmują też odzieżą, tylko oni dla kucharzy i generalnie w Warszawie większość restauracji ma jakieś tam fartuchy, takie rzeczy. No. To jest taki trochę biznes, że powiedzmy no niestabilny. Ale no tym się zajmują, więc jakby też miałem jakieś podpowiedzi, te wszystkie początki były spoko, bo nie musiałem jakby od początku się zastanawiać, szukać szwalni jakiejś czy coś, tylko tak miałem jakieś tam podstawy, które mi pomogli. No i z tego skorzystałem. No i tak się zaczęło. To po prostu siedziałem sobie i nagle przyszło mi do głowy. To było takie... Jak to jest z tą szwalnią, bo wspomniałeś i... Masz swoją szwalnię? W tym momencie, wiesz co, nie akurat mam szwalnię w Warszawie, z której sam korzystam. Znaczy, to tak większa szwalnia, nie? To nie jest jakby moja tylko szwalnia. Między innymi twoje rzeczy. Tak, jasne. Po prostu, nie, że to oni jakby nie tylko dla mnie produkują, tak tylko między innymi moje, tam znalazłem też w sumie w internecie, więc to już jakby później było, bo na początku miałem po prostu zlecenia w różne miejsca i po prostu testowałem, można tak powiedzieć, nie? Że testowałem różne miejsca, które będzie rzeczywiście fajne. No i ja doszedłem do wniosku, że jednak to, że mam to w Warszawie i to, że mam blisko i ja nie muszę się bawić wysyłki, tylko jadę i na przykład, nie wiem, potrzebuję dla ciebie jutro bluzy, nie? To ja mówię, od razu można. Tak, to... od razu i wiesz, jeśli ja ich poproszę, wiesz, ładne oczka zrobię, to wiesz, będę to miał, nie? Bo zajebiście. I dla mnie to naprawdę jest bardzo ważne, bo nieraz mam sytuację, że wiesz, coś się odzywa, wiesz, potrzebuję, nie wiem, jutro albo pojutrze coś, nie? No i wiesz, jestem w stanie to załatwić, nie? A znając niektóre przypadki firm, to wiem, że na przykład oni mają bardzo dużo ciuchów, które zalegają im na stanie, albo bardzo duże ilości muszą robić i żeby dopiero im to jakby potem... Zeszło. Tak, dokładnie, sprzedawało. Dokładnie, wiesz, że... Nawet są rzeczy robione w Polsce, tylko wiesz, wysyłane i dopiero oni się tym martwią, nie, tak naprawdę, a ja się bardziej szwalnia się martwię, kiedy ja się odezwę. Jasne. No, na tej zasadzie, nie, więc ja jestem z tego mega zadowolony, bo wiadomo, no też nie oszukujmy się, więcej płacę za produkcję niż... Jestem 100% pewny, że więcej płacę za produkcję ciuchów, ale... Więcej niż jakbyś to robił gdzieś dalej. Tak, dokładnie, bo no wiadomo, nie oszukujmy się, miejsce w Warszawie czy też zarobki warszawskie są oczywiście wyższe niż gdzieś tam na prowincji. No tak. Dlatego pewnie płacisz więcej. Dokładnie, więc ale ja uważam, że koszty te, że ja nie muszę czekać na to, mogę sobie z dnia na dzień to zrobić, to zwracając. No troszeczkę też spokojniejsze możesz być. Dokładnie, Dokładnie. No dobra. Mamy tu bluzę ze starszej kolekcji, tak? Tak, to już mam parę lat. I to są te twoje początki? To były początki. To były w sumie, powiem ci, że nawet nie początki. Możemy tą wziąć, wiesz? To będzie większy początek, bo ona... To jest jeszcze starsza bluza? Większy początek. Dobra, bierzemy tamtą. Może jakby mikrofon przesunął. O, słyszę A teraz? Jest jeszcze większy początek, bo jeszcze miał... Tu jest nawet data powstania. 4 lata temu. Man. 4, więc mówię, no to jest... Będzie liwałem 5, to jest jeden z początków, bo... No mówię, to była pierwsza bluza, która była z byczkiem, bo generalnie w sezonie był byczek. To już w ogóle logo było dziwne, nie chcę do tego wracać, nieważne. Nie, ale nie. Co nie wstydzę ci się powiem. Nie, wiesz co,
po prostu był napis Youngware. Bez loga żadnego. Gdzieś tam mam, to było takie jakieś proste logo z gwiazdkami, chyba trzy gwiazdki były takie w trójkącie, można powiedzieć. To można to gdzieś znaleźć? Można, wiesz co jest. I na fanpage'u? Jeszcze czasami to używam, czasami tam komuś wysyłam, gdzieś tam pokazuję, a nie, tego tu nie ma, ale generalnie to było tak, że ten byczek to generalnie Erik Piecuch jest świetny grafik, generalnie polecam. To jest w ogóle, on jest twórcą byka. Myślę, że jest... myślę, że ten byk zaważył na tym, że... Zdecydowanie. Że jestem 100% się... pewny. Nie? Bo jest fajny design, w sensie design, nie wiem czy to dobre słowo. Mm-hmm. Ładnie jest skonstruowane to logo i to mi się rzuciło w oczy. I jest, wydaje mi się, że wiesz co, jesteś przede wszystkim prosty. Nie ma jakiegoś przepychu, też, tak. Nie ma, wiesz, nie wiem jak niektóre firmy mają loga, które nie wiem, mają bardzo dużo kresek, nie? Albo bardzo dużo jakichś elementów, nie? A tutaj już wiesz. Dobra, bo zboczyliśmy z tematu, jesteśmy na temacie loga. No. A ja wziąłem tą bluzę, żeby cię spytać. No. Sprzedajesz bluzy za 149 zł, tak. To jest taka cena większości bluz na stronie. Mhm. A jaka jest cena na przykład produkcji i tego wszystkiego jakby całego... Jest na to takie ładne słowo, które mi teraz umknęło. Ile musisz wydać na początku, żeby potem ją sprzedać, żeby mieć marżę zarobić? Wiesz co, marżę to mam około 100%, nie? Więc tak naprawdę... No myślę, że taka też to jest uczciwa cena, jakby nie patrzysz. Czyli jak za 150 zł sprzedajesz bluzę, to za mniej więcej 8 dych ją produkujesz i tak dalej, i tak dalej. No mniej więcej powiedzmy coś takiego. Jasne, a to już jest jakby... Mhm. Koszt produkcji razem ze wszystkimi stałymi opłatami firmy, czy to są oddzielne rzeczy? Nie, wiesz co, mam ruchome opłaty, no tak jak teraz jesteśmy w biurze, które tak naprawdę jest świeże. Właśnie, opowiedz, po tym wątku przejdziemy do biura. No. Dobra. Ale że jest świeże, to powiedzmy, że to będzie... Dokładnie, przejdziemy to potem do tego, ale takie wiesz, różne opłaty w stylu jakieś tam, nie wiem, taśmy, którą poklejam paczki, tak, bo to jest też taśmy mam teraz tak, z logiem. Kartony. Takie wiesz, takie kartony, że to nie, to są oddzielne, ale ja to raczej to wliczam, bo to też nie są zawsze duże koszty, nie? To powiedzmy, nie wiem, 1000 zł miesięcznie, nie? Które na takie rzeczy idzie, to nie wliczam to jakby w swoje. Zawsze bluzy to sobie oddzielne, po prostu produkcja bluzy to jest jakby mam oddzielną. Oprócz tego masz też kurtki, koszulki. Tak. No wiesz co, to też zazwyczaj to czapki. Jest około 100% przybitki, nie? Tak staram się, żeby to było, chociaż wiadomo, no niektóre produkty mają i większą przebitkę, nie wiem, jak powiedzmy skarpetki, ale są też produkty, które mają mniejszą, tak na przykład kurtki, nie? Jasne. Tam trochę więcej. Zrozumiałe, to jest jak najbardziej zrozumiałe. No. Na początku, te 5 lat temu, 4 lata temu też tak mniej więcej starałeś się zachować tą proporcję? Tak, czy... chociaż powiem ci, że trochę tańsze były rzeczy, bo pamiętam, że bluzy były po 139. Tak, pamiętam. Dokładnie. 139 i nawet za 129 jeszcze. Tak, dokładnie. Przez jakiś czas dokładnie tak było, ale to też miałem, wiesz co, bo na początku żałuję, bo też na początku ja robiłem na gotowych bluzach czy gotowych koszulkach. To w ogóle były na początku, początków. To znaczy kupowałeś koszulki tak, i gotowe. Do nich... Dokładnie, na przykład jakieś tam nadruki czy hafty po prostu. Jasne. I uważam, że to był błąd, bo generalnie wiesz, jeśli ktoś myśli o takim poważnym biznesie już wiesz, na dłuższą metę, lepiej zainwestować więcej niż robić na czymś, co będzie... powiedzmy średniej jakości, bo nie oszukujmy się, ciężko znaleźć, no chyba, że naprawdę masz jakiś super pomysł, który ci jesteś pewny, że wypali, albo masz tyle pieniędzy, że możesz 5 takich różnych zrobić i ci się nic nie stanie, nie? Ale, tak? Ale generalnie to wydaje mi się, że po prostu od początku warto robić na tak naprawdę swoich rzeczach, nie? No właśnie, czyli szwalnia robi ci wszystko jakby, nie tylko nadruki, ale... Wiesz co, nie, ja mam akurat tak, że szwalnia się zajmuje tylko szyciem bluz. Mam bluz. Swoją hawciarnią. Rzeczywiście, szycie moje koszulek, bluz, kurtek. Rzeczy takie. Tak, dokładnie. Hawciarnię mam oddzielną. Tak samo jak potrzebuję na drugą, też mam oddzielną. Wszystko, ale wszystko mam w Warszawie, więc tak naprawdę ja... A czym się różni haft od nadruku? Można pokazać. To jest haft? Tak, to jest haft. A tu jest nadruk. Aha, i po prostu struktura jest inna. No dokładnie. I generalnie haftowane... ja uważam, że nadruk jest mniej wytrzymały, czymkolwiek byś nie zrobił, nie? Bo haft to jest, wiesz, wrycie się już w strukturę, tak jak ty masz też haftowanego. Ja też mam haftowanego, ale... No, ale rozmawiam o Youngwearze i dobra, żaden z nas nie ma nic. Za dużo tego tu wisi, żeby jeszcze zakładać, no. Mam kilka bluz z Youngweara i często w nich chodzę, no ale dzisiaj jest na tyle ciepło, że...
Nie, no dzisiaj było szkoda po prostu robić jeszcze dodatkowej reklamy, no już nie bądźmy tacy. Co tutaj, czafkasz, majtki, skarczasz, majtek nie masz. Ale może nie powiem, będą. Serio? Dla kobiet? Wiesz co? Facetek. Zgadłeś. Serio? Zgadłeś, no. Ale co, streamingi? Wiesz co, będą koronkowe rzeczy, nie wiem czy na walentynki, nie wiem czy na święta, ale na pewno będą, jedne będą streetwearowe, drugie będą koronkowe. I jedna część będzie na walentynki, drugie na święta. Ale nie wiem jeszcze kiedy dokładnie, tylko już... Fajnie, ale no, pomysł. Jutro mam akurat spotkanie, więc... Aha. Będzie, jutro będzie siódmy, no nie wiem kiedy to wyjdzie, ale... Więc to fajnie, kurde. Więc fajnie, no mówię, no właśnie... dla Dominiki. No mówię, no dogadałeś się. Nie, bo nie wiem, no właśnie tak, tak dziewczyna się do mnie, znaczy ja się w sumie do niej odezwałem, ona tam swoją markę właśnie z takimi rzeczami ma. Odezwałem się do niej, to jest moja kumpela, tam się kiedyś poznaliśmy i tak ona takie rzeczy robi. Pomyślałem, czemu nie, no zobaczymy. Jest w Stanach taki gość, milioner, miliarder, nie wiem, Dan Bilzerian, on ma... Wiem. Teraz gacie właśnie produkuje. Też tak? Ja kojarzę go, tylko nie wiedziałem, że ma to też. Nawet. Ma swój brand, Ignite się nazywa. Dobrze chyba powiedziałem. Mm-hmm. Ignite, pisze się. No. Ignite. Czarne w ogóle rzeczy, wiesz, totalnie proste, no ale to jest jego, jest ta koza, czy tam coś tam, ten baran. Tak, ja wiem. I on robi na tym, myślę, że fortunę teraz. Myślę, że dużo już teraz pieniądze naprawdę było. No więc pomyśl o tym. Byk, baran, no w sumie to nie jest głupie, nie? Też w sumie całkiem niedawno mam zastrzeżonego tego byka, całkiem niedawno. Tak, w urzędzie patentowym? Tak, jest wszystko już, Jaguar nazwa i byczek. Co robiliście? Jest zastrzeżony. Mogę tą R-kę w kółeczku pokazywać sobie wszędzie, gdzie chcę. Więc... A, bo to znaczy ten znak. Tak, dokładnie. Że masz to po prostu zastrzeżony twój znak i, super. I teoretycznie nikt nie może z tego korzystać. Super, bo mam kilku kolegów, którzy na YouTubie się kłócili między sobą. Jedni z nich to są... Są dwa kanały o tematyce Gimby nie znają. No i kłócili się między tym, dlatego wiesz, jak ktoś zrobi coś podobnego, albo wręcz takiego samego, dokładnie. Byczek będzie tam jedno ucho inaczej, czy tam róg jeden dokładnie, inaczej. Dokładnie, to warto to mieć naprawdę, bo to wiesz, bo to już 5 lat minęło, ja uznałem, wiesz, no to są koszty, nie oszukujmy się, bo wiesz, kancelaria wie, że więcej niż byś sam zapłacił, ale opłaca się naprawdę, dbają o to, oni też jak zapłacisz, to też wiadomo, dbają o to, sprawdzają, czy ktoś tego nie wykorzystał, czy ktoś wykorzystał, wiesz. To jest opłata jednorazowa, czy? Roczna. W sensie opłata za same logo, sam logotyp i nazwę, to jest na 10 lat, o ile się nie mylę, albo na 15. Nie, a, utwórcy. Tak. I potem musisz po prostu odnowić tam za parę stówek, jak dobrze pamiętam. No, więc warto. A opłata, tak jak chcesz, żeby ci pilnowali tego tam kancelaria, to jest rocznie, ale to też ze 100 zł jest, więc no, to nie są duże koszty, a myślę, że warto. No ja akurat tylko wziąłem na Polskę, no bo no, nie oszukujmy się, no, w tym momencie to mam tylko taką jakby, no nie sprzedaję za granicę, tak, więc... Jeszcze, chociaż tutaj nadzieję. Polsko-japońskie kolabo widziałem. No tak, mam nadzieję, że może kiedyś tam jakoś... Tak? Celujesz w Japonię? Może nie w Japonii, ale wiesz co, chciałbym gdzieś w Europie na pewno jakoś się tam gdzieś pokazać. Chociaż wiesz, no to są też bardziej marzenia, też można powiedzieć, nie? No, myślę, że jak w Polsce ci wyskoczy, no, to nie, no, już wyskakuje, ale no to musi być skala naprawdę ogólnopolska. Dokładnie. To pójdzie. Wielu twórców widziałem, między innymi w tych bluzach, między innymi Parisa, Platynowa, no, Boxdela. Dokładnie. Ja byłem pierwszy, mogę się poszczycić. To jest prawda, przyznam rację. Z youtuberów tych. Dokładnie. Tak było. Słowa, ale... Tak było i to trzeba naprawdę zaznaczyć, bo to już 3 lata temu, więc. Fajnie. O, wspominki nas wzięło. Dokładnie. Masz tu swoje biuro, o którym już wcześniej wspomnieliśmy. Mhm. Jest nowe, ale bardzo fajne. Tak, moja subiektywna opinia. Bardzo fajne. Gratuluję ci. Takiego rozwoju właśnie, co do rozwoju, to stworzyłeś biuro na pewno dlatego, że firma się rozwija. No tak, zdecydowanie. No tak, nie idzie w dół, tylko raczej zyski są dokładnie coraz większe. Tak, dokładnie tak. Mógłbyś oszacować mniej więcej, jakim obrotem dysponowałeś na przykład rocznie, czy przez ostatnie 5 lat, przez wszystkie 5 lat? Co?
takiej kariery. Ciężko ci powiedzieć. Ciężko mi powiedzieć. Ojej, bo wiesz co, ja tak w sumie żyję z dnia na dzień, można tak powiedzieć. I nie sprawdzałem nigdy, powiem ci szczerze. Ale no, powiem tak, mieszkanie w bloku, który się buduje, już kupiłem. Więc, no. Ale to są... No. Pięcio- czy sześciocyfrowe kwoty? Serio? Wiesz co? Można powiedzieć, że jesteś... Nie, no milionerem na pewno nie ma szans. Może tak. Nie ma na to szans, bo jakbym był milionerem, to na pewno inaczej by mi się to wszystko jeszcze układało bardziej. Nie? Oj, więcej bym na pewno inwestował, na pewno więcej by... Na pewno większe reklamy mógłbym robić. O, w ten sposób, nie? Bo ja już zauważyłem to już może z doświadczenia czy coś, że to jest, kurczę... Tak naprawdę... To może załatwić wszystko, nie? Robiąc byle co, naprawdę, jak ja zauważyłem, co ludzie czasami robią i jak potrafią reklamę dobrze pokazać, to... Też dobrze wspomniałeś, że to dobra reklama jest potrzebna, dobra, nie tak? Taka, wiesz... No mówię, no albo po prostu do osoby, która jest naprawdę mega, mega popularna i co nie wrzuci, to wszyscy na to się rzucają, nie? Bo są też takie osoby, nie? Że po prostu wiesz, co ona nie wrzuci, to wszyscy, o Jezu, jaki sztos, nie? Niektóre filmy mają bluzy po 400, po 500 zł, to ja rozumiem, bo naprawdę jakość czasami u nich jest fenomenalna, nie? Więc naprawdę to rozumiem, wiesz, jak ktoś już ma markę, jak ktoś już i ludzie za to płacą, rozumiem to doskonale, bo wiesz, są niektóre rzeczy, które są tyle warte naprawdę, nie? To nie jest tak, że ktoś po prostu tworzy sobie coś i bierze za to honorowane pieniądze, ale na szczęście jeszcze są. Ale większość to rzeczy, które tyle kosztują, to się okazuje, że są na gotowych na przykład bluzach, czy są jakieś te... No, właśnie. To jest tak. Są takie firmy, no wiesz, może nie podam ci nazwy, ale wiesz, jak ja coś czasami dotknę... O, mama. Mamusia. SMS-a. Mamusia. Wysłała SMS-ka. Przepraszam cię, ja to wyciszam. Wiesz, to, jakby no... Ja położyłem ci tam trochę, chyba mi się ładuje, bo mi się rozładowało. Dobra, myślę, że też tak bym miał sytuację, jakby coś przyszło. Ale wracając, są naprawdę firmy, które robią na gotowcach. Może ja ci nie podam nazw, bo ja też sam nie kojarzę, ale ja widzę, jak ktoś na przykład mi pokaże coś, mówi, o zobacz, jaka fajna bluza. Ja wiesz, ja dotykam, sprawdzam, no cierpka, spoko, cierpka. No cierpka, a potem patrzę na cenę tej bluzy, gdy kurde ktoś sobie krzyczy 300 zł, to... No to wiesz, ręce mi czasami upadają, nie? Bardzo się cieszę, że mogłem się tu z tobą spotkać przed kamerami. Ja też. I... Bardzo miło, że mnie zaprosiłeś, ja bardzo tak bardziej kto wie, za kilka lat będę mógł się może pochwalić tym, że masz studio na miarę, biuro na miarę Roberta Gryna na przykład. Mam nadzieję. Zobaczymy. Chociaż ostatnio co, będę na siłownię do ciebie dowiedziałeś. Chociaż ostatnio Robert Gryn coś kurczę niedobrze oddał, już nie jest cało. Nie jest? Nie jest, oddał. Swoją firmę? Tak, oddał całą, no już wiesz, skończył z prezesowaniem i nie wiem właśnie o co tam chodzi, ale... No może dziewczynę poznał. Ja wiadomo, jak baby zmieniają facet. A u ciebie coś jest? Czy się nie święci? Wiesz co, nie święci się, bo nie wiem, może ja bym chciał, ale jak miałbym byle co, to tak uznaję, że... Nie wiem, nawet ostatnio z żadną dziewczyną nie rozmawiam, więc... Tylko... Może to jest dziwne, może nie, ale ja to jakoś tak, kurczę, tylko praca? Traktuję to. Czy... Wiesz co, i praca... I w sumie w pewnym momencie uznałem, że w sumie ziomki jednak będą ważniejsze niż dziewczyna, bo... No, może to jest trochę straszne, ale z drugiej strony, wiesz, jak tak patrzę... Dla ziomków dobre. Nie no, dla ziomków tak, tylko wiesz, tylko z jednej strony, jak ja na to tak patrzę, to widzę, że dziewczyna to jednak ograniczyłoby mi swój własny rozwój, a ja jednak stawiam też przede wszystkim na to, nie? A z ziomkami, wiesz, jak się nie spotkam przez tydzień, nie spotkam przez dwa tygodnie, wiesz, nikt do ciebie nie będzie miał pretensji, nie? No sam wiesz, jak to czasami wiem, bywa, wiem, to... Wiem, wiesz, wiadomo, że no, ja bym, mówię, bardzo bym chciał mieć dziewczynę, ale jednak jak nie ma tej odpowiedniej, to nie będę się na siłę pchał gdzieś, jeśli nie trzeba, nie? To była historia 20-letniego Dominika, który bardzo fajnie prosperuje i to mnie zachęciło do tego, żeby nagrać taki materiał. Bardzo ci dziękuję. Ja też ci dziękuję. Pożegnamy się pewnie jeszcze potem, ale na razie przed kamerami trzeba to jakoś ładnie rozegrać. Więc dziękujemy również wam, drodzy widzowie, słuchacze, i wyłączcie już swoje radioodbiorniki, bo to koniec. Bardzo dziękujemy. Cześć. Do zobaczenia, do usłyszenia. Jo. Idziemy nagrywać rapy, chodź. Dobra.